No hello, tutaj Purpo, witam w kolejnym odcinku z Out of Reach, polskiego studia. Dzisiaj jestem sam, tutaj trochę mi pozbierał rzeczy Gingis, trochę nawet nie mało. Przede wszystkim lnu i drewna, bo mam go w tym momencie bardzo dużo. Czemu się nie łączą? Chyba muszę je wziąć do siebie. Dziwna sprawa. Czy to drewno i to drewno. Trzeba będzie to zgłosić do chłopaków, do twórców tej gry, ponieważ no zdecydowanie jest to błąd, że się nie łączą. Dobra, trzeba zrobić liny do końca. Stwórz 8 lin, skoro mamy aż tyle możliwości, no bo mamy taki zapas materiału. One się bardzo szybko robią z tego, co widzę. No i przede wszystkim teraz dobrze byłoby powolutku zacząć myśleć o wybudowaniu łodzi jakiejś. Tylko co my potrzebujemy na tą łódź? Na łódź potrzebujemy na pewno, z tego co pamiętam, 150. Kurde, to jak ja mam się w takim razie, skąd ja mam zdobyć ten... To wiecie, no ten. No rudę miedzi, skąd ja mam ją zdobyć? Tam brązu, przepraszam, nie miedzi, tylko brązu. Bo nie mam bladego pojęcia, szczerze powiedziawszy, jak na razie. No ale dobra, w takim razie może tak. Trzeba zwiedzić jeszcze tę część wyspy, której do tej pory nie odwiedziliśmy. Plan na ten odcinek jest taki, żeby przejść dokładnie dookoła, żeby sobie zaznaczyć dokładnie, gdzie jest co na tej wyspie. Ulaśka do mnie dzwoni, poczekajcie sekundę. Ulu, nagrywam. No to fajnie. Pozdrawiam YouTube'a od Uli. No pa. Dzwoni Ulaśka, bo właśnie z Wertezem od nas wyjechali. I generalnie właśnie zadzwoniła, żeby was poinformować, że, no, że dotarli do domu. Dobra, to więc tak, no idę sobie dalej du. Właściwie to nie wiem, czy nie jest za głośno trochę gra, chociaż wątpię. I lecimy, tak jak mówiłem, do obejrzeć tą wyspę dookoła. Ja bym sobie na przykład przeskoczył na drugą stronę już gdzieś, tylko że obawiam się, że tam nie dopłynę, bo na przykład zabraknie mi wytrzymałości. Z drugiej strony może to jest niegłupie ryzyko, chociażby żeby skoczyć do tego domku tam. Jak dednę, to się pojawię tutaj. Tylko odłożę w takim razie te liny, bo tu mam 8 lin. To może być niekrótki odcinek, bo wiecie, bo no to długa podróż nas czeka. Cieszę się strasznie, że wam się gra podoba, bo cały czas dostaję tylko pozytywny odbiór, no a poza paroma hejterami, którzy są wręcz zdrowo jest mieć paru hejterów. Kurde, no i po co ja biegam znowu? Dobra, to ja sobie pozjadam troszkę grzybków. No dobra. Mamy pełną wytrzymałość i pełne na jedzenie. Dobra, płynę. Czy ja tam dopłynę, czy się zabiję po drodze? Oto jest pytanie. Wiecie, to jest ryzykowne, bo zaczynam w momencie, w którym mam wytrzymałości już bardzo niewiele. Ajajaj, to zaczynam się podtapiać. Dojdę, dopłynę, dam radę. Jest, słuchajcie, jestem na drugiej stronie. I tu jest kolejna wyspa. Nie, no dobra, to plan na dzisiaj jednak się zmienia. Przepraszam najmocniej, plan na dzisiaj się zmienia. Dzisiaj zwiedzamy tą drugą wyspę. Czy ja to jestem w stanie rozbić? Czy jak ja to rozbiję, to na przykład dostanę z tego... Wol, się przestraszyłem! To mnie najbardziej interesuje. Czy ja dostanę to kowadło? Czy ja je mogę zdobyć? Bo jeżeli ja dostanę to kowadło, to z niego powinien wypaść brąz. Przypuszczalnie bardzo mi się zużywa ten toporek na tym.
No i chyba to jest niewykonalne je rozwalić. Ktoś tu się zaczął budować, ale to było widać ewidentnie dawno temu. I sobie odpuścił. Darował sobie, mówiąc krótko. Obawiam się również, że mogę tej wyspy nie dać rady zwiedzić. No ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Także spróbujemy obejść ten fragmencik. Cieszę się, że tu przypłynąłem, bo to jest jednak już inna wyspa. Coś, czego jeszcze nie zwiedzałem wcześniej. O, tego się właśnie boję, że za chwilę... Widzicie tam? Tam się coś pływa. W sumie byłbym przeszczęśliwy, gdyby nie przypłynęło to coś do mnie. Czymkolwiek to jest, a wygląda mi na jakiegoś aligatorka. Słuchajcie, jest progres. Ja chyba dam radę to obejść. Dobrze, że wiem, którędy mogę to wrócić. Na przykład na pewno podróż powrotna nie będzie zbyt prosta. No bo będę musiał przede wszystkim trafić tutaj. Kurde, jak to jest wielkie, czyli to co... Ja pierniczę, a ja mówiłem, że to jest malutka wysepka. Wercezowi, jak opowiadałem, to mówiłem, że to jest malutka wysepka. Bo słuchajcie, jest duża szansa, że zaczniemy to nagrywać we trójkę z Wertezem. Także myślę, że jeszcze bardziej wam się to będzie podobać. Ja pure dziukam. Naprawdę jest. Ło, wow, tu jest skrzynia, patrzcie. Ale czad. Dobra, może się tym razem uda otworzyć tą skrzynię, bo pamiętacie, ostatnim razem się nie udało. Bardzo podobnej. 27 złote monety. A co ja mogę zrobić ze złotymi monetami? Może mogę je przetopić na złoto. Tylko co ja? Czy ja mam tu po co to jeszcze rozbijać? Takie mam pytanie. Czy jest w ogóle sens to jeszcze rozwalać? Nie, chyba nie ma sensu większego. Dobra, te aligatorki sobie popłynęły. Jest ekstra, słuchajcie. Jesteśmy na wyspie dodatkowej. Czat! Ciekawe, czy tutaj w ogóle można się też losowo zespełnić na tej wyspie. Czy jednak tutaj już na przykład trzeba pokombinować, żeby się dostać. Patrzcie, ile tu domów jest. Tygrysek, siema. Ty się ode mnie odczep. Ale tu ktoś wyjątkową konstrukcję postawił. Patrzcie na to. No dom jak ta lala. To jest w ogóle kompletnie opuszczone miejsce. Kurde, zaczyna się robić ciemno. Niedobrze. Chciałbym pójść wzdłuż linii brzegowej, ale tu tyle rzeczy mnie... Len jest spoko. Len trzeba zbierać. Bo liny są bardzo, bardzo, ale to bardzo przydatne, żeby wyprodukować coś już lepszego. No zobaczcie, chociażby do samego... gdzie to było? To nie tu było. No tak, bo to przecież do tutaj broń. O. Chciałbym na przykład sobie już kościaną włócznię czy kościany łuk, no to lin... Od cholery tutaj jest potrzebne, no nie? A w ogóle to przydałaby się trochę kości zdobyć, tylko że jeszcze nie mam pojęcia jak. Patrzcie, do tego lnu tu jest, ekstra. Chociaż wolałbym, żeby mi wypadały worker. Co mi dają w ogóle te... Zbieracz, worker. Daje szansę na zdobycie dodatkowych plus jeden zasób przy zbieraniu. Ja bym bardziej wolał, wiecie co, nasiona niż... Żeby z tego wypadały niż... A to się da zaatakować? No nie da się. Niż same włókna lniane. Bo same włókna lniane do mnie tak... No. O, jest nasiona lnu, super. Ale wytrwała roślinka. Dobra, włókna. A ja nie chcę włókien, ja chcę nasiona. Tego w ogóle nie da się szybciej zbierać. Może tutaj jeszcze jakieś będą dodatkowe później... narzędzia do zbierania tego. Chociaż jeszcze jedno nasionko, no. Przydałyby się w sumie ze dwa, żebym miał
jedno pełne posadzenie. A tego lnu to jest rośnie od cholery w ogóle. Zobaczcie, ciemno się zrobiło, a ja nie wziąłem pochodni. Jestem w głębokim tyłku. Dobra, słuchajcie, bo wiem, że to jest zanudzanie was zbieranie takie. Także zbieram tą ostatnią. O, jest drugie nasionko. Jupi. I więcej już tutaj zbierać nie będę. Jest! Trzy nasionka, czyli dokładnie to, czego chciałem. Wszystko zdobyłem. O, nie jest jeszcze tak, aż tak ciemno. Ja chcę sobie zwiedzić ten domek. Czy on przypadkiem... Tutaj zobaczcie, podbudówkę ma już kamienną. Gdzie się takie kamienne buduje? Drewniana ściana, bambusowe drzwi, drewniana. Drewniana ściana przekątna. Gdzie tu się takie rzeczy buduje? Może ja czymś nie wiem? Bo ja tu nie widzę takich rzeczy jak te kamienne ścianki. I w sumie to od początku nie widziałem. No dobra, oj, ale się ciemno zrobiło. Szlak by to trafił. Otwarte. Ile łóżek w ogóle. Wow, pusto. Niezabezpieczony domek. Jest tu bardzo, bardzo ciemno i bardzo, bardzo się boję, że trafię na... Właśnie, pochodnia. Czy ja mogę zrobić pochodnię? Jak ją się robi? Narzędzia... Lniany bandaż. Włókna lniane. Dobra, to na razie nie. Pociski. Strzały się robi tylko z drewna. Broń, zbroja. Właśnie, swoją drogą to uprząż? To tu można... Ja opierdzielę, kościana maska, skórzane spodnie. Trzeba to wszystko sobie ogarnąć. A na razie... Części szybowca. Matko, co? Zobaczcie na to. Drewno, tłuszcz, skóra i będę mógł szybowiec. Ociosany kamień. Nie wiem, gdzie to się robiło, ale na pewno dało się zrobić pochodnie. Jest tutaj pochodnia. Drewno i tłuszcz. Świetnie, fantastycznie. Skąd ja mam teraz wziąć tłuszcz? Skąd ja mam wiedzieć, czy ja nie biegnę w tym momencie prosto na jakiegoś tygrysa, bo absolutnie nie mam pojęcia, na co biegnę. Jest totalnie, ale to totalnie ciemno. Skrzynie są wszystkie puste. Dobra, idę do linii brzegowej. Nie wiem, jak mam to zrobić w tym momencie, bo się boję, że trafię na jakiegoś ślicznego bydlaczka. Co to jest? To są zebry. Skoro spokojnie sobie stoją zebry, to mogłoby to świadczyć o tym, że nie ma tam żadnego groźniejszego zwierzaka. Widzę na horyzoncie tylko dlatego, że woda jest jaśniejsza, właśnie bo do wody zmierzam. Spokojnie, widzicie to w tym momencie, bo tak jak wiecie, być może albo nie wiecie, zmieniłem program do nagrywania, gdzie już nie ma przeciemnień, przejaśnień i cudów na kiju. Widzicie to dokładnie tak, jak widzę to ja, czyli nie widzicie absolutnie nic. Ja też idę po omacku. Dosłownie po omacku. Widziałem na horyzoncie gdzieś przez chwilę nosorożca, jest gdzieś po mojej lewej stronie. Przynajmniej mam taką serdeczną nadzieję, że jest gdzieś po mojej lewej stronie, a nie na przykład przede mną. Woda. Woda mnie uratuje. Tak, właśnie, bo przy wodzie przynajmniej widać linię brzegową. Daje nam to jakąśkolwiek orientację w terenie, może w ten sposób. O. Przepraszam, że się cofam do tego miejsca, gdzie już byłem. Hipcio. To jest hipcio, nie nosorożec. A, bo nosorożec jest chyba tutaj. Ja cofnąłem się tylko dlatego, żeby odznaczyć sobie już na 100%, że jestem... że tutaj w tym miejscu byłem, chcę przejść całą wyspę dookoła. Chcę zobaczyć, jakie jest wielkości, czy jest porównywalnie wielka do tej wyspy, na której się zespełniłem. Czy to jest wyspa jakaś mniejsza. Ale z tego, co widzę, jest tu dużo domków wybudowanych, więc najprawdopodobniej w tym miejscu również ludzie spawnują się losowo. Czyli ten świat może być po prostu przeogromny.
Tak naprawdę, bo zobaczcie, ile tej mapy jest tutaj do odkrycia. Skoro ja przez 5 odcinków, czy tam 6, czy 7, bo już nawet nie pamiętam w tym momencie, tak mi się dobrze gra. Nie zwiedziłem całej wyspy jednej, a tych wysp już z horyzontu widziałem. Zobaczcie, tam na przykład kolejna jest od zarąbania. To może być kolorowo. Bardzo, bardzo, bardzo ryzykownie idę w tym momencie, bo to jest bardzo, bardzo stromo. Chyba wypadałoby chwilę przycupnąć, coś zjeść. Te dźwięki w ogóle są przerażające lekko. Mimo, że to odgłosy natury. Ta gra jest... Graficznie to nie jest, umówmy się... To nie jest GTA 5, tak? Czy Wiedźmin. Ale ta gra jest piękna. Strasznie mi się podoba w niej te wszystkie właśnie, no, ta natura, to piękno, te widoki, te odgłosy, to wszystko jest piękne. Jak widać, grafika nie musi być szczytową grafiką, no przecież no, ta jest bardzo, bardzo ładna, nie ma co tutaj ten ukrywać, ale na pewno są w tym momencie gry o lepszej grafice. To mimo wszystko nie musi być najpiękniejsza grafika na świecie, żeby gra wyglądała pięknie. Jeżeli wiecie, do czego dążę. Dobra. Ale jak na tak młodą grę i na to, że studio jest kompletnie nieznane, tytuł ten też jest kompletnie nieznany, to gra naprawdę ma mało błędów, jak do tej pory przynajmniej nie odkryłem. Wygląda super. No tylko podziwiać i się cieszyć, że to polskie studio. Tylko to jak to zwykle bywa, nie? Polskie studio i granie do końca przetłumaczone na polski. No ale to wiecie, no to jest marketing, to trzeba sprzedać. Takie studio musi się z tego utrzymać, a łatwiej jest sprzedać tytuł, który jest napisany cały po angielsku, niż taki, który jest napisany po polsku. Wiecie co? Ciulowo to sobie wymyśliłem, żeby iść tą linią brzegową. Bo ja tu wszystko tracę, bo to wszystko się dzieje za górami, tylko że... Nie, ja muszę iść linią brzegową, bo po prostu tam jest zdecydowanie za ciemno. Holy crap! Holy crap, 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 crap. Ja pierdziłkam. Ja pierdziłkam, gdzie ja wlazłem w ogóle? Co ja zrobiłem najlepszego jednak? O, coś tu mamy. Jest, wreszcie do czegoś dotarłem. Dobra. Ta wyspa się wydaje być mniejsza. Jeżeli ona tutaj faktycznie zakręca, to ta wyspa wydaje się być dużo mniejsza. Tak o połową tamtej wyspy. Co nie zmienia faktu, że bardzo chętnie sobie zaraz tutaj popatrzymy. Co ciekawego ma nam do zaoferowania. Bo możliwe... Patrzcie, jak on to fajnie sobie rozkminił. Ale czad, tutaj ktoś całkiem niedawno musiał być. I to jest siedziba jakiegoś klanu. I tak się właśnie zastanawiam, czy jak już nie dojdę tutaj do jakichś rzeczy takich większych, to jest... no będę na tyle zabezpieczony, żeby wiedzieć, że będę mógł się bronić. Czy nie podać serwera, na którym gram i wszystkiego po kolei i nie zacząć was dodawać do klanu jakiegoś. Jeszcze nie wiem, jakie są ograniczenia w klanie i tak dalej, ile jest osób maksymalnie. Jest, zaczyna się robić jasno? Tak, pięknie, dziękuję ci. Idę zobaczyć wschód słońca. Ła, no wskakuj tam! Chłopie, ja chcę zobaczyć wschód słońca! Patrzcie, wyjdę na szczyt jakiejś góry w ogóle. I to będzie dobry... Patrzcie, ale czad, ktoś tutaj sobie wybudował też punkcik widokowy na wschód słońca. To podziwiajmy przez chwilę wschód słońca, chociaż coś mi tu nie pasuje, bo ten... Filunia, tu jest blask księżyca, czyli tu jest księżyc, a wygląda mi, że ten wschód słońca jest tam.
No bardzo nie halo mi to wygląda, no ale no wiecie. Spokojnie. Dobra, jednak sobie nie pooglądamy, bo za długo to trwa. Ale mamy niezły widoczek na to, co tu się dzieje. I z tego, co widzę, to niestety dzieje się tutaj niewiele. Niewiele się różni ta wyspa od tamtej wyspy, a ja ciągle nie wiem, gdzie i jak zdobyć brąz. Brąz, który jest mi niezbędny do tego, żeby wsiąść w łódkę i zwiedzić tutaj już absolutnie wszystko. Bo jak na razie ryzykownym posunięciem przepłynąłem na... Oj, czekajcie, ale mnie zaswędziało oko, jasny gwint, ale tak to mi jeszcze nigdy nie zaswędziało chyba. Ryzykownym... Siema! Trochę ci pokradnę ryby, nie? Wiesz jak to jest, no. Trzeba sobie pomagać na bezludnych wyspach. Tak. Ktoś mi ostatnio zarzucił, że jestem złodziejem. To jest bezludna wyspa. Tu trzeba kraść, żeby przeżyć. Strasznie mnie bawią ludzie, którzy piszą jakieś hejty na temat tego, że coś na przykład ukradłem w grze. Jak się ktoś nie zabezpieczył, to ma problem. Wiecie co, to już jest któryś domek i odnoszę dziwne wrażenie, że to są wszystko domki jednego klanu. To jest chyba największy klan na tym serwerze w tym momencie. Jest mocno rozbudowany. No dobra. Jest. Jestem najedzony na maksa. Lecimy dalej. Fajnie, że się zaczyna robić jasno, bo mniej więcej już przynajmniej ogarniam, co tu się wydarzyło. Patrzcie, no niektórych miejsc po prostu się nie da odkryć tak prosto, a jeżeli chciałbym to zrobić, to musiałbym łazić tylko i wyłącznie tak jak właśnie teraz przy linii brzegowej, co no graniczy lekko z nudą. No ale cóż, trzeba pokazać, co ta gra oferuje i jak jest skomplikowana. Wiecie co, jakbym miał tą łódkę, to jakbym wsiadł teraz na tą łódkę i popłynął... Co jest? I popłynąłbym tam w morze, bo tam założę się po prostu, że jest coś... Odnoszę wrażenie, że coś słyszałem. Tam na pewno jest jakieś coś. Tam musi być jakaś cywilizacja. Ciekaw jestem w ogóle, jak czy ta gra ma koniec. Czy da się tu uciec, czy coś w tym stylu, bo ja jeszcze tego wszystkiego absolutnie nie wiem. To jest dla mnie ciągle zagadkowa gra. Co też o niej bardzo dobrze świadczy, że po tak długim czasie, no bo jednak trochę już w nią pograłem, bo ja nie gram tylko i wyłącznie przecież na odcinkach, ona jest ciągle dla mnie zagadką. Ciągle nie wiem, o co tu kaman. Znalazłem jakieś wejście. No i sponio. Aha, jednak patrzcie, ona jest długa tutaj jeszcze w tą stronę. Ło, ale mnie zaczęło słońce razić. Nie wiem, czy czegoś nie dodali jakiejś aktualizacji, bo mam wrażenie, że te efekty soczewki nie było ich ostatnio. Nie wiem, czy widzicie te fioletowe takie. Aha. 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 Widzicie, ile tam jeszcze jest wysp? Jakie to jest wielkie? Jakie to jest kurde wielkie? To jakiego myśmy mieli farta z Dżingisem, że myśmy trafili akurat na tą samą wyspę? To trzeba mieć więcej szczęścia jak do znowu. Patrzcie, tam jeszcze renderuje się jakaś... Ja piórkuję, to jest przecież takiej samej wielkości jak to. Ale odjazd. Ale kurde odjazd. Wiecie co, spróbuję zabić jeszcze jedną tą antylopę. Przynajmniej bardzo się postaram, żeby sprawdzić. Czekajcie, może tutaj coś będzie do opierniczenia, jakaś chłupka. Zamknięte drzwi, otwarte drzwi, proszę bardzo. No i nieopatrznie ktoś zostawił otwarte drzwiczki. Miejmy tylko nadzieję, że ma jakąś skrzynkę. Nie ma żadnej skrzynki do pędzlowa. A nie, coś tu jest. Bo stołu kreślarskiego brak. Stół kreślarski to jest podstawa, pamiętajcie. Bez tego
Nie jesteście kompletnie zabezpieczeni. No jak się robi te kurde kamienne? No nie, no teraz się wpienię. No któreś to musi być, no. Skoro ktoś to wybudował. Drewniana ściana z oknem. Bambusowa ściana, drewniane drzwi. Drewniany wspornik. Drewniane słupy. No what the fuck? Jak ja mam to wybudować? Nie wiem. Szczerze powiedziawszy, to się mocno zgubiłem. Czy tu są otwarte drzwi? Nie, są zamknięte. I to jest znowu ten sam klan! Oni są wszędzie. Przejęli ten serwer. Zaraz. A co przypadkiem nie są w takim razie fundamenty? No pewnie. Ale odjazd, to są fundamenty. Tylko które? Drewniana platforma. Też nie widzę nawet fundamentów. Dobra, idę spróbować upolować antylopkę. Może mi wypadną z niej kości. Jakbym miał kości. Jakbym miał kości, to byłbym już w stanie. Została. To byłbym w stanie coś zacząć kombinować z lepszą bronią. Trochę wyżej, bo strzała opada. Jest, dostała. Dostała. Na szczęście one się zatrzymują za jakiś czas, jak widzicie. Spróbuję wcelować w głowę. Jest. Padła. Mhm. Jedyne, co mogę zrobić, to spróbować zabrać swój... What the fuck? Zaatakowała mnie. Wiecie co? Przepraszam, że spróbuję to zrobić. Ale nic innego nie przychodzi mi do głowy. Proszę bardzo. Skóra i tłuszcz zdobyte. To obrzydliwe, ale tak niestety muszę robić w takim razie. Tłuszcz zdobyłem. To już naprawdę super, bo mogę zrobić w tym momencie... tą. Pochodnie. Dobra, dostała w łeb. Fucken, zrąbałem to. Zatrzymaj się. Kurde, spuszyłem ją na nowo. Gdzie ona mi uciekła? Tu jest. Świetnie. Nie trafiłem. I znowu nie trafiłem. I skończyły mi się strzały. Musiałbym sobie zrobić. A jakbym ją spłoszył... To co jest w ogóle? Kukurydza. Cholera, właśnie tak chciałem ją spłoszyć, ale biegnącą, żeby zaczęła biec na mnie niejako. Bo z tego co widzę, one spłoszone biegną w kierunku, w którym są ustawione, wiecie? Kurde, już zmieniła kierunek. Kaaa! Polowanie na sarenkę, na antylopkę, czy jak zwał, tak zwał. Kurde, to ja zmarnowałem tam szansę, bo nie wiem, czy kojarzycie, ale... No i... pip. Nie wiem, czy kojarzycie, ale tam... zostawiłem... martwą antylopkę.
Nie, nie ma szans. Musiałbym znowu skoczyć po drewno. No to chyba tak na szybko zrobię. W sumie obiecałem wam długi odcinek. To ci, co chcą oglądać długo, to zobaczą długo. Tylko muszę zrobić sobie przynajmniej z 10 strzał. Na szczęście drewno się to zdobywa dosyć szybko, szczególnie jak już mam tak wysoki poziom, bo... Dobra, strzała. Ile mam drewna w tym momencie? Drewno... 5 mi potrzebne. Drewno mam 20, czyli mogę zrobić 4 razy, a to jest po... czyli 8 strzał. No dobra, to 8 mi na razie powinno wystarczyć. Sześć. I 8. Wyposaż. Idę ustrzelić jeszcze antylopki. Hie! Polowanie na antylopy w ogóle, ja pierdzielę. Dobra, oberwała. A jakbym... Ajajaj, właśnie, czy ja mam ją tutaj... Patrzcie, nawet mogę ją z ziemi podnosić, jeżeli... Odzyskaj strzałę, jej! Dostała drugą. Kurde, spuszyłem ją na nowo. Nie, do biegnącej w ogóle nawet nie będę próbował strzelać. Jest, padła. No i znowu przykro mi, że musicie to oglądać, no ale... Wiecie co? Dwie pieczenie przy jednym ogniu? Bo tamta już wcześniej ode mnie oberwała i to dosyć sporo. Dobra, jeszcze jeden strzał do niej. Z tej odległości trafię. Jest, po prostu idealny strzał. No dobra. Tłuszcz, mięso, mięso. Kurde, mięso. Skóry i tłuszcz. Tego potrzebuję najbardziej w tym momencie, a nie mięsa. Skóra, skóra, mięso, tłuszcz. Pięknie, dobra, dwie skóry, dwa mięsa. To już jest niezły wynik. Skóry mam w tym momencie 4 sztuki. W domu też coś miałem. I można byłoby powoli zacząć myśleć o... Kość, jeszcze kości. Właśnie, czemu mi nie wypadają w niej kości? Ja bym chciał kości też. No nic, słuchajcie, dotarłem do bardzo ciekawych zakątków. Bardzo się z tego cieszę. No ale 33 minuty nagrania to dosyć dużo już. Także na tą chwilę dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i trzymajcie się. Cześć.